W ten sposób stał się pan antyklerykałem. I w ten sposób się stałem. Co to oznacza? Musimy wyjść od definicji klerykalizmu. Otóż klerykalizm jest to, oznacza dominację Kościoła w życiu społecznym, politycznym, w sferze publicznej, generalnie rzecz biorąc. Zgodnie z tym, co założyciel tego Kościoła, czyli Jezus Chrystus, powiedział, sfera Kościoła i państwa nie może się przenikać. Oddaj to, co boskie Bogu, to, co cesarskie cesarzowi. Antyklerykalizm właśnie nie robi nic innego, nie staje na stanowisku innym, jak oddzielenia sfery kościelnej od sfery państwowej, publicznej. Czyli można być dobrym chrześcijaninem, będąc jednocześnie antyklerykałem? Oczywiście. Myślę, że można być prawdziwym chrześcijaninem, będąc właśnie antyklerykałem, bo tak naprawdę antyklerykałowie działają dla dobra Kościoła, w imię interesu Kościoła. Jak pan to rozumie? Właśnie tak, że Kościół powinien swoją misję pełnić, która jest mu przykazana, czyli misję ewangelizacyjną, misję charytatywną. Natomiast przenikając sferę polityki, wnikając choćby przez posłów swoich, są nieformalne partie, była już niejedna w Polsce, partie kościelne, partia związana z łagiewnikami, partia związana z Toruniem, wpływanie na ustawodawstwo państwa, symbole religijne, kapelani, którzy właściwie pełnią nadzór z ramienia Kościoła nad wszelkimi sferami życia publicznego, wszelkie branże, no łącznie z Polskim Związkiem Wędkarskim, o leśnikach, no to już nie mówię, bo to jest kilkudziesięciu kapelanów, wszelkie służby mundurowe. Dobrze, ale jeśli ci ludzie, nie wiem, leśnicy, prezesi Polskiego Związku Wędkarskiego odczuwają potrzebę posiadania w swojej organizacji księży, kapelanów, to co, to czy jest to złe nadal? Ja nie widzę takiej potrzeby, dlatego że każdy z tych ludzi ma swoją parafię. To jest dodatkowy nadzór Kościoła nad organizacją. Kościół chce mieć swoje wtyczki wszędzie. To nie chodzi o ewangelizację, bo tak naprawdę chodzi o indoktrynację, a przede wszystkim o czerpanie korzyści materialnych. Tak naprawdę ten kapelan jest podczepiony pod finansowanie. Jeśli pielęgniarki dostają mniej pieniędzy, czy lekarze w szpitalu, to dlatego, że w jednym szpitalu, tak jak bodajże w Bydgoszczy ostatnio pisaliśmy w Faktach i Mitach, w jednym szpitalu jest 5 kapelanów i oni mają najwyższe pensje. Ale jak to, kapelan otrzymuje pensję od szpitala? Od służby zdrowia, z pieniędzy publicznych. Owszem, no, jest godzien robotnik zapłaty swojej, ale trudno, żeby ksiądz, który pełni posługę swoją wśród katolików, miał pensję wypłacaną z pieniędzy publicznych. Przecież Polska jest państwem pluralistycznym, na miłość boską. To już nie jest średniowiecze, gdzie 99,9 czy 100% było ochrzczonych, bo były chrzty przymusowe. Na tym polega, to jest przejaw państwa wyznaniowego. Jeśli z pieniędzy publicznych, a ponad 5 miliardów złotych z pieniędzy publicznych co roku jest przekazana różnym instytucjom kościelnym i to się przekazuje z podatków moich, chociaż nie należy już do tego kościoła, to się przekazuje z podatków pana buddysty, pana świadka Jehowy, pana ateisty. My musimy przestać, do tego dążą antyklerykałowie, żeby się wyzwolić w ogóle z pojęcia państwa klerykalnego. Czyli żyjemy w państwie kościelnym. Może nie do końca w kościelnym, ale w państwie przynajmniej na poły wyznaniowym. Jak pan, jako były ksiądz, jako człowiek, chrześcijanin, ocenia nauki Jana Pawła II? Trudno się zgodzić z nauką
potępiającą antykoncepcję. Jeśli papież Wojtyła potrafił pojechać do Afryki, gdzie jest już wtedy była epidemia AIDS, i mówić na zgromadzeniach wielotysięcznych, że prezerwatywa jest grzechem ciężkim, że to nie jest rozwiązanie, że prowadzi donikąd i że on to potępia. No trudno się z tym zgodzić w obliczu tak ogromnej tragedii ludzkiej. Trudno się zgodzić z nauką na temat rozwodów. No, trudno zaakceptować in vitro, zakaz in vitro. Jaka jest zawartość pańskiego tygodnika Fakty i Mity? Zawartość podzieliłbym na dwie kategorie tekstów. Pierwsza część właściwie to są teksty dziennikarskie typowo, aktualne teksty, felietony w tym również. A druga część to jest ten wyróżnik, który nadaje właśnie nam ten przydomek antyklerykalny, czyli my sięgamy jakby do źródeł błędu Kościoła, do źródeł klerykalizmu. W pierwszej części piszemy o przejawach. W tych tekstach dziennikarskich, często z tak zwanej Polski parafialnej, niestety również o nadużyciach wśród duchowieństwa przeróżnych piszemy. I to są, rozumiem, udokumentowane sprawy, tak? Piszecie o konkretnych przykładach. Oczywiście, na przykład. Tak. Proszę mi powiedzieć jakieś ostatnie wydarzenie, które ukazało się na łamach Faktów i Mitów. Choćby takie dość smutne mi się teraz nasunęło. Dwa ostatnie samobójstwa księży. I to właśnie z powodów jakby wypalenia się tych ludzi jako kapłanów. Mhm. Jeden z nich zostawił taki bardzo smutny list, inny się zwierzył swoim kolegom. Stracili poczucie sensu bycia księdzem, no innego życia jakby nie znali. Często ci ludzie się załamują właśnie, jeśli tracą to powołanie, nazwijmy to w ten sposób. A czy spotkał się pan z przypadkami pedofilii w tym środowisku? Tak, spotkałem się. Mhm. Czy to jest skrzętnie ukrywane przez Kościół? To jest najskrzętniej ukrywana tajemnica z tego, co wiem. Czy są to częste przypadki? Skoro ja byłem, powiedzmy, w sumie na 6-7 parafiach, bo miałem też zastępstwa za księży, którzy byli na urlopach. Spośród tych 7 parafii, na 2 parafiach spotkałem się z takimi przypadkami. W jednym przypadku to był proboszcz, a w innym przypadku wikariusz. Był pan świadkiem naocznym tych działań? Nie, no, naocznym byłem po prostu nie samego już molestowania, ale w zestawieniu z tym, co wiedziałem o tym księdzu, o opinii, jaka o nim krąży. W jednym przypadku miałem informację wprost pochodzącą ze spowiedzi. Mhm. Ktoś się po prostu otworzył. Nie, rodzic. Mhm. Rodzic mi o tym powiedział. I co dalej? Co w takich sytuacjach? Czy to jest tak, że przyznanie się, szczególnie w takich, załóżmy, mniejszych środowiskach, do tego, że moje dziecko jest molestowane przez księdza, może stać się pretekstem do wykluczenia przez lokalną społeczność? Księdza? Nie, dziecka. Dziecka. Części. Niestety części dziecka. Zwłaszcza pisaliśmy o tym. Kilka takich przypadków było na Podkarpaciu, gdzie jest już totalne państwo wyznaniowe takie u podstaw. Że te dzieci były potępiane przez swoich rodziców własnych. To jest po prostu. Ale z czego to wynika, pańskim zdaniem? Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego to nie ksiądz jest napiętnowany? Dlaczego nie wyklucza się takich ludzi z kościoła? Ja bym to porównał do takiego brzydkiego przykładu troszkę. No, wielu ludzi wierzących twierdzi, że ksiądz nie załatwia swoich potrzeb fizjologicznych po prostu. Bo jest jakimś aniołem po prostu. Na tej zasadzie nie wierzą, że ksiądz jest zdolny do takich rzeczy. Zresztą księża mają
Jako kleryk uczestniczyłem w takiej konferencji, gdzie biskup do nas, kleryków, powiedział, jeśli usłyszycie, że taki czy inny ksiądz molestował dziecko, że okradł parafię, że ma dziecko swoje jakieś, idźcie w zaparte. Nigdy nie mówcie nikomu, że to jest możliwe. Wręcz przeciwnie. To jest... biskup namawiał was do kłamstwa? Tak, tak. Do w imię grzechu? Dobra Kościoła, bo dobro Kościoła, dobro instytucji, opinia o Kościele jest nadrzędną sprawą. To wynagrodzi tym ludziom to, że oni będą w ten Kościół wierzyć, w ten nieskalany Kościół, wynagrodzi te jakieś upadki pojedynczych kapłanów. Czyli jednym słowem ludzie mają ślepo wierzyć. Ślepo wierzyć. Nie być uduchowieni. Nie uczyć się wiary, nie uczyć się chrześcijaństwa, tylko płacić i wierzyć? Kościół uczy religijności, ale niestety nie wiary. Mhm. Niestety nie wiary. Jeśli ktoś naprawdę sam nie szuka Boga, i przede wszystkim na kartach Pisma Świętego, to nie wierzę. Nie spotkałem takich katolików, którzy poprzez nauczanie Kościoła przybliżyliby się do żywego Boga. Dziękuję panu bardzo za spotkanie. Mam nadzieję, że w naszym kraju będzie z każdym dniem przybywało ludzi myślących. Również mam taką nadzieję. Bardzo dziękuję. Zapraszam do komentowania tego odcinka Strefy Wolnych Myśli na forum, które znajduje się poniżej. Jeśli zaś chcecie skontaktować się z redakcją, piszcie do nas na adres strefa@wp.tv. Dziękuję i do zobaczenia.